Pierwszy raz od pół wieku i od czasu kryzysu kubańskiego świat cywilizacji zachodniej stoi na krawędzi III wojny światowej. Oto Turcja, państwo muzułmańskie, a jednocześnie państwo należące do Paktu Północnoatlantyckiego zestrzeliło rosyjską maszynę bojową mocarstwa nuklearnego na granicy turecko-syryjskiej. Turcy twierdzą, że ta maszyna kilkakrotnie naruszała ich przestrzeń powietrzną. Pokazują nawet skan radaru, który miałby to przedstawiać. Maszyna została zestrzelona, piloci nie reagowali. This is Turkish Air Force speaking on guard. You are approaching Turkish airspace. Change your heading south immediately. Did your crew fly before in that area? Do you know the area well? Yes, certainly. We did multiple combat missions in that area. I know it very well. Боевые задачи выполняли и обратно возвращались по обратному маршруту. So we use this route to fly combat missions and then go back to the base. As a navigator, I know every height there. I can even navigate without instruments. Constantine, they say that 1 kilometer in time-wise for a military pilot is just 1 second. Could this have happened that you... moved into the Turkish airspace for a short period of time? No, it's absolutely impossible. Even for a second, we were flying at an altitude of 6,000 meters. The weather was really clear, and as we in our pilot banter say, it was clear a million kilometers by a million kilometers. And so before we were hit, so we controlled the route, and I could see it very well on the map, and by the heights, by the mountains. So there was no threat of moving into the Turkish airspace. Turkey says that F-16 fighter sent you multiple warnings that you were violating the Turkish airspace. How did it happen in real life? Actually, there were no warnings. Either by radio or visually, there was no contact whatsoever. That's why we were flying in nominal mode. You just need to know the difference in speeds between an F-16 fighter and a bomber that we were flying. If they wanted to warn us, they could have done it visually by flying in parallel course. There were no warnings whatsoever, and the missile hit the tail of our plane unexpectedly. We didn't see it visually in order to make a maneuver to avoid being hit. Piloci tej maszyny katapultowali się, opadali na spadochronach, ale w tym momencie zostali ostrzelani przez muzułmanów od strony syryjskiej. To byli Turkmeni, którzy strzelali do nich, krzycząc: Allah jest wielki. Gel! Atma, atma! Allah! Atma, esir geliyor, esir! Atma! Hayır, hayır, önemli! Atma! Hayır! Attırma, esir alalım, esir! Esir, attırma! Allah'u akbar! Allah'u akbar! Allah'u akbar! Allah'u akbar! Allah'u musudu sahil! يقومون بأسر طيار الله أكبر طيار الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فيها فيها Rosjanie z kolei wypuścili 2 helikoptery pomocnicze, ratunkowe w ich kierunku. Jedna z tych maszyn znowu została rozwalona przez Turkmenów, którzy strzelali tym razem z przeciwpancernego wyrzutnika rakiet marki Tow, wysadzając tę maszynę w powietrze i zabijając pilota. الله أكبر فرق الأمن الساحلي استهداف طائرة لقوات النظام بصاروخ تاو في محور جبل النوبة
Allahu Akbar. Prezydent Rosji Władimir Putin był w tym czasie w Soczi, gdzie spotykał się z królem Jordanii Abdullahem, był wstrząśnięty. Powiedział, że to jest cios w plecy dla Rosji i powiedział, że będą wyciągnięte bardzo poważne konsekwencje wobec relacji turecko-rosyjskich. Powiedział, że Turcja oskarżył ich o to, że oni współpracują z kalifatem w szmuglowaniu tej ropy przez terytorium Turcji, co w końcu pomnaża zyski kalifatu. Powiedział także, że od tej pory wysyła krążownik do wybrzeży Syrii z systemem antyrakietowym S-300 oraz, że myśliwce rosyjskie będą eskortowały od tej pory bombowce rosyjskie, które rzucają bombę na Syrię i że jeżeli będzie cokolwiek zagrażało, bądź ktokolwiek będzie zagrażać bezpieczeństwu ich lotów, Rosja odpowie ogniem, będą unieszkodliwiać wszystko, co zagraża bezpieczeństwu tych lotów, co oznacza, że jeżeli Turcy zrobią taki numer ponownie, Rosja odpowie militarnie i będzie to atak na państwa natowskie. Artykuł 5 zadziała i macie państwo trzecią wojnę światową. This is not. This goes beyond the framework of the regular fight against terrorism. Certainly, our military men are fighting terrorism, sacrificing their own lives. But today's loss is related with the stab in our back. By the associates of terrorism. I cannot find another wording to what happened today. Our plane was shot down over the Syria, over the Syrian territory. The air-to-air missile came from F-16 Turkish warplane. It fell on the territory of Syria, 4 kilometers away from the Turkish border. It was at an altitude of 6,000 meters, so 1 kilometer away from the Turkish border when it was hit. In any case, our pilots and our plane never threatened the Republic of Turkey in any way. This was an obvious fact. They conducted an operation to fight ISIS. It was in northern Latakia, that's a mountainous part. And that's where militants from Russia are located. And in that case, Russian pilots took preventive strikes against terrorists that could have come back to Russia at any moment. And these were the people who are considered, should be considered as international terrorists. We have long identified that there are a lot of oil and petrol products going to Turkey from the captured territories. And certainly these military groups get their financing from. And now they stab us in the back, they hit our planes that are fighting terrorism. And together with the U.S. partners, we signed an agreement on to prevent incidents in the air. And Turkey also announced that they allegedly are fighting terrorism as part of the U.S.-led coalition. If ISIS have these amounts of money, and it could be even billions of dollars due to the sales of oil, and plus they have protection from the armed forces of a big state, then now it's clear why they're so impertinent, why they kill people in the most barbarous, heinous ways, why they conduct terrorist acts across many countries, including in the heart of Europe.
Moja ocena tego jest taka. Ten akt strzelania do pilotów, którzy opadają, są bez broni w tym momencie, opadają na spadochronach, to jest akt nieprawdopodobnego barbarzyństwa. To jest przede wszystkim akt kryminalny. Konwencja genewska mówi, że protokół numer 1 tej konwencji, artykuł 42, mówi, że nie wolno strzelać do pilotów, którzy opadają po zestrzeleniu maszyny. To był akt kryminalny. Ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby Putin odpowiedział atakami dywanowymi, wymiatając tych wszystkich Turkmenów, którzy to zrobili w okolicy, tak samo jak Amerykanie, atakami dywanowymi i przy pomocy bomby Daisy Cutter, największej bomby klasycznej w arsenale amerykańskim, eliminowali talibów Tora Bora. Dwa, trzeba być niespełna rozumu, żeby zestrzelić maszynę, w końcu sojusznika, państwa nuklearnego, tylko dlatego, że ono przelatuje, prowadząc działania wojenne, przez 17 sekund leci przez ich terytorium, bo tak miało miejsce w tym przypadku, to było tylko 17 sekund lotu, prowadząc działania bojowe niezwiązane z terytorium państwa, którego przestrzeń powietrzną narusza. No, trzeba być kompletnym, to trzeba być po prostu głupim albo mieć jakiś cel w tym. Jeżeli oni to zrobili unilateralnie, uważam, w mojej ocenie musieli mieć jakieś przyzwolenie Stanów Zjednoczonych, ale jeżeli zrobili to unilateralnie, to znaczy, że to jest państwo muzułmańskie. Im zależy na tym, żeby wybić tę cywilizację zachodnią, ponieważ oni mają taki sam cel. To jest, są spadkobiercy Imperium Otomańskiego, które w przeszłości zalewało Europę i dzięki królowi Polski Janowi III Sobieskiemu nie doszło do tego, że ta muzułmańska nawałnica przetoczyła się przez Europę 3 wieki temu, ale to są spadkobiercy tych ludzi. Oni u siebie wprowadzili kalifat, mają państwo islamskie, którym wymordowali 100 lat temu, nie ma równo co do dnia, mniejszość armeńską, 1,5 miliona Armeńców wyrżnęli co do nogi i zaprowadzili u siebie kalifat. To są spadkobiercy tych ludzi i nie wiem, dlaczego to państwo jest w ogóle w strukturach natowskich. A co więcej, kanclerz Niemiec Merkel mówiła teraz, że trzeba ich jak najszybciej w Atenach, latem tego roku. Spotykała się tam z prezydentem Turcji i mówiła, że musimy was wprowadzić do Unii Europejskiej jak najszybciej. Po pierwsze, jeżeli oni to zrobili unilateralnie, bez porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi i na własną rękę, to może mają cel taki, żeby doprowadzić do wojny poprzez taki incydent cywilizacji zachodniej, gdzie supermocarstwa wyeliminują się nawzajem poprzez wymianę nuklearną. I trzy, jeżeli rzeczywiście oni działali w sposób unilateralny, bez porozumienia z nikim, to znaczy także, że oto Ameryka za prezydenta Baracka Obamy jest tak słaba, nie ma żadnego przywództwa, lidera, Ameryka nie jest liderem tego świata, że oto państwa sojusznicy Stanów Zjednoczonych podejmują na własną rękę działania, które zagrażają bezpieczeństwu tego świata. I za to wszystko odpowiada prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama, za którego czasów doszło do tego, że miała tam miejsce cała wiosna arabska, która obalała dyktatorów, a jednocześnie wprowadzała barbarzyńców na ich miejsce, która wprowadziła demokrację w państwach, których demokracji nigdy nie znały, a jednocześnie otworzyła granice dla tych wszystkich ludzi w tych państwach demokratycznych stworzonych, gdzie oni gnali do Europy w największej muzułmańskiej nawałnicy w współczesnej historii. I wreszcie doprowadziła do sytuacji ta polityka Baracka Obamy, w której państwa sojusznice Stanów Zjednoczonych podejmują na własną rękę działania, które zagrażają bezpieczeństwu całego świata. To wszystko stało się za prezydentury Baracka Obamy, w mojej ocenie najgorszego prezydenta Stanów Zjednoczonych w historii i nie potrzeba będzie wcale wielkiego upływu czasu, żeby historia tak go oceniła. Mariusz Max Kolonko mówi, jak jest Nowy Jork.